koniec gwiazdy rocka i piwnicy pod Baranami w Bochni. Niby nic w tym dziwnego, bo w końcu taka rola gwiazd, by jeździć i błyszczeć. Ale tym razem gwiazdy nie popisują się przed publicznością, tylko uczą uczestników czwartego festiwalu piosenki Integracja malowana dźwiękiem. Violetta Bratoń. Marek Piekarczyk, lider kultowego zespołu rockowego TSA, tu w roli nauczyciela i jurora festiwalu Integracji. Dzień wspomnienia lata. Przypomnij sobie lato. Że nie idziesz do szkoły, masz wakacje. No i tak się taka ta piosenka. Bocheński Festiwal Piosenki to nie tylko spotkanie młodych z doświadczonymi wokalistami, ale przede wszystkim spotkanie rówieśników o różnym stopniu sprawności. Jestem człowiekiem, który się nie zobojętnił na niepełnosprawnych na przykład. Miałem sam ojca niepełnosprawnego i w każdym takim człowieku, który nie jest obojętny, jest takie poczucie winy, jakieś dziwne. I jeżeli jest okazja, żeby cokolwiek zrobić, jakieś trochę radości dać tym dzieciom, to czemu nie? Bo nie chodzi o to, żeby na litość brać i tak dalej, tylko żeby jednak no, widać, że są przygotowani, większość, że pracuje. Bardzo pięknie, nic dodać, nic nie. Kto ci pomyślał to wszystko? Iza. To jest pani Iza? Fantastycznie wymyśliła. A tylko jeszcze pani Izo, ja bym się nie bał, jak ona tam się bata, ponieważ są powtórzenia, że niekoniecznie trzymać się kurczowo mikrofonu. To bardzo cenne rady artysty Piwnicy pod Baranami. Marek Pacuła przyjeżdża na Bocheński Festiwal Integracji od 4 lat. Dwudniowa impreza to wspólna zabawa, która zaczyna się warsztatami, a zakończy w środę koncertem gwiazd. Tych uznanych i tych, które tutaj mają pierwszy kontakt z mikrofonem. Violetta Bratoń, Kronika. To wszystko teraz w Kronice. Spotkamy się z Państwem wieczorem. Dziękuję i do zobaczenia.